Za nami druga edycja Grupa Azoty Triathlon. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, pokaźna grupa osób rywalizowała o miano najlepszych w swoich kategoriach. Miejscem tegorocznych zmagań triathlonowych był znów Zalew w Radłowie. Zawodnikom oczywiście podobała się trasa pływacka, bo była taka specyficzna, na wprost, gdzie nie było żadnych skrętów, zawijasów i tak dalej. Mogli się rozpędzić, wyskoczyć szybko z wody. I tak samo podobała się im trasa rowerowa. Wydłużyliśmy ją w tym roku na 22,5 km. Jedna pętla miała tyle. Był taki portal Lepszy Triathlon, który skwitował to w ten sposób. Już byli chyba na 13 czy 14 triathlonach w tym roku i powiedzieli, że takiej wody i takiej trasy rowerowej jeszcze nigdy nie widzieli w Polsce, żeby tak było to wszystko przygotowane, także chyba było ok. Dzieciaczki sobie wystartowały, miało być ogólnie 4 kategorie, niestety pogoda była jaka była i musieliśmy odwołać pływanie. Było niezadowolenie wśród dzieci, bo liczyły jednak na to, że wejdą do tej wody i popluskają się w zimnej wodzie. Niestety nie pozwoliliśmy na to, no bo nie chcieliśmy, żeby się rozchorowały. Połączyliśmy dystans, zrobiliśmy jeden dystans, czyli 500 metrów dla wszystkich dzieci. Przybiegły, były te małe incydenty, zostały buty na trasie, dwoje dzieci przybiegły w skarpetkach. Ale to sprawiło im największą radość. Przybiegły z uśmiechem, jak dostały medal. Jedno dziecko się popłakało ze szczęścia, więc to było super. Najlepsi otrzymali puchary, medale i nagrody pieniężne.